Cześć, ja jestem Michał, a to jest Kia Rio, czyli kompetentne auto miejskie, które można kupić już za 53 990 zł. Nowe w salonie i z klimatyzacją. Za 56 990 zł można mieć Rio ze 100-konnym silnikiem turbo. Oferta jest więc naprawdę kusząca i tym bardziej warto przyjrzeć się jej dokładniej. Zaraz dowiesz się, jakie wersje silnikowej specyfikacji oferuje Kia, a przy okazji poznasz nasze rekomendacje, które pomogą Ci wybrać auto w zależności od budżetu. Jeżeli chcesz tanio ubezpieczyć swój samochód, to link znajdziesz pod filmem, a teraz zaczynamy. Na początek małe wyjaśnienie. Otóż Rio, które oglądacie na filmie, to jeszcze wersja sprzed niedawnego liftingu, który objął drobną kosmetykę nadwozia i wprowadził niewielkie korekty w wyposażeniu. Ale po pierwsze, jakimś cudem udało nam się chociaż raz wygrzebać film z autem w podstawowej wersji silnikowej, a po drugie opowiemy Ci o aktualnym wyposażeniu i specyfikacjach wprost z najnowszego cennika wydanego kilka dni temu. Kia Rio to samochód segmentu B, który ma 4 m i 6 cm długości, a rozstaw osi warunkujący w znacznej mierze o przestronności kabiny wynosi 258 cm. To dużo i poczujecie to od razu po zajęciu miejsca na tylnej kanapie Rio, na którą dodatkowo wygodnie się wsiada za sprawą dużych tylnych drzwi z wysoko poprowadzoną górną linią szyb. Kia ma 145 cm wysokości, a pojemność bagażnika wynosi 325 litrów. Ceny startują, jak już wspomnieliśmy, od 53 990 zł. Za Rio z podstawowym silnikiem 1.2 DPI bez turbo o mocy 84 koni mechanicznych, który ma 4 cylindry, a to dzisiaj niebywały luksus. Cena dotyczy specyfikacji M. Taka rakieta rozpędza się do 100 km na godzinę w 13 sekund, a prędkość maksymalna to 173 km na godzinę przy średnim spalaniu od 5,2 do 6 litrów na 100 km w zależności od poziomu wyposażenia samochodu. Tę wersję silnikową polecam głównie do miasta, gdzie bez trudu da sobie radę. Na autostradzie może brakować nie tylko rezerwy mocy, lecz także spokoju w kabinie, gdzie za sprawą niewielkiego momentu obrotowego i pięciobiegowej skrzyni obroty silnika będą dość wysokie, a motor wyraźnie słyszalny. Za 4800 zł można do silnika 1.2 DPI dokupić instalację gazową LPG. Zaledwie o 3000 droższy od wersji wolnossącej, bo cena wynosi 56 990 zł, jest Rio z litrowym silnikiem turbo o mocy 100 koni mechanicznych z sześciobiegową skrzynią. Taki sprzęt potrafi już rozpędzić się do setki w nieco ponad 10 sekund i pędzić 188 km na godzinę przy średnim spalaniu od 5,2 do 5,7 litra na 100 km. Co ciekawe, odmiana z automatyczną skrzynią biegów 7 DCT ma gorsze przyspieszenie. Od 0 do 100 km na godzinę zamiast w 10,4 sekundy rozpędza się w 11,4 sekundy. Podczas typowej codziennej jazdy nie odczujecie tej różnicy, bo wynika ona z mniej agresywnej pracy sprzęgła podczas ruszania i zmiany biegów w dwusprzęgłowym automacie. Co istotne, taki stukonny automat ma świetną cenę, bo Kia Rio 1.0T GDI 7 DCT o mocy 100 koni mechanicznych kosztuje 62 990 zł wersji M, czyli tyle co stukonny Opel Corsa z manualną skrzynią biegów. Link do naszego poradnika kupującego Corsy powinien pojawić się właśnie gdzieś na ekranie. Za 60 990 zł można kupić Rio specyfikacji M z miękką hybrydą, co oznacza silnik turbo o mocy 120 koni mechanicznych z delikatnym wspomaganiem elektrycznym oraz sześciobiegową skrzynią manualną IMT z elektrycznym siłownikiem sterującym sprzęgłem. To rozwiązanie jest dość specyficzne i wymaga wprawy, żeby płynnie ruszyć. Potrafi też wysprzęglać i wyłączać silnik jeszcze przed zatrzymaniem auta na skrzyżowaniu. Miękko-hybrydowa Kia Rio ma przyspieszenie do setki lepsze o 0,2 sekundy od wersji niehybrydowej, a konkretnie z 10,4 sekundy skraca się ono do 10,2 sekundy, czyli pożytek z dodatkowych 20 koni mocy okazuje się niewielki. Średnie spalanie spada bardzo nieznacznie i mieści się w zakresie od 5,1 do 5,5 litra benzyny na 100 km jazdy, a prędkość maksymalna rośnie do 190 km na godzinę. A teraz zobaczmy, jakie to dobrodziejstwo ma dla nas Kia Rio w specyfikacji M.
To m.in. 6 poduszek powietrznych, elektryczne szyby przednie i lusterka, centralny zamek z pilotem, manualna klimatyzacja oraz 3,5-calowy wyświetlacz między zegarami. Jest też czujnik zmierzchu, czyli tunelowy przełącznik świateł dziennych na mijania, radio analogowe i cyfrowe, 4 głośniki, port USB oraz interfejs Bluetooth z zestawem głośnomówiącym. Nie zabrakło też kierownicy wielofunkcyjnej. Rio wersji M stoi na stalowych kołach z oponami 185x65R15 i kołpakami. Zajdźmy zatem do sklepiku i zobaczmy, ile trzeba wydać, żeby wyjechać z salonu ciekawym samochodem za jak najniższą cenę. Odpalamy konfigurator i od razu wybieramy sobie Kia Rio, której ceny startują, jak widać, od 53 990 zł, co potwierdza nasze poprzednie dane z cennika. Wybieramy wersję M i teraz tak, mogę kupić za te 53 990 zł auto z silnikiem 1.2 dpi czterocylindrowe, ale bez turbo. Plusem tego wyboru będzie to, że mógłbym sobie do niego dokupić instalację gazową, ale z kolei widzę, że wersja turbo jest droższa tylko o 3000 zł. I biorąc pod uwagę to, na ile lepsze są osiągi, a szczególnie elastyczność tej wersji z turbo doładowaniem, ja się skuszę i zamiast czterocylindrowca bez turbo wybiorę sobie trzycylindrowe turbo, które zwykle nazywacie kosiarką, za 56 990 zł. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze do wyboru. Kolory. Nie chcę dopłacać za lakier, żółty mi wystarczy. Tapicerki nie mogę wybrać żadnej innej niż ta standardowa czarna. Podobnie jest z kołami. Auto tak czy inaczej będzie miało stalowe obręcze z oponami 185x65R15. To jest całkiem rozsądny, komfortowy, wysoki profil opon. Dalej mamy cenę 56 990 zł i zobaczymy, jakie mamy tutaj opcje. Mamy tutaj pakiety, co ciekawe, one kosztują wszystkie 0 zł. Czy to jest prawda? No oczywiście nie jest. Jeżeli spróbuję dodać taki pakiet, na przykład chcę sobie dodać tempomat z ogranicznikiem prędkości, to z 0 zł robią mi się 3000 zł, ale taki pakiet zawiera system automatycznego hamowania wykrywający samochód rowerzystę i pieszego, asystenta utrzymania pasa ruchu, automatyczne przełączanie świateł mijania drogowej odwrotnie, system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz asystenta jazdy w ruchu utrzymującego samochód po środku pasa. Jest też tempomat z ogranicznikiem prędkości i zestaw zegaru z regulacją podświetlenia, a to może się przydać tym jeżdżącym w nocy, oraz z wyświetlaczem o przekątnej 4,2 cala dla komputera pokładowego. Bum! 3000 zł dodałem. Jest też podgrzewana kierownica oraz fotele. Zobaczymy, co będzie, jak spróbujemy to dodać. 0 zł zamienia się w 2500 zł, ale ten pakiet zimowy oprócz podgrzewanej kierownicy i foteli z 3-stopniową regulacją zawiera również koło kierownicy, drążek zmiany biegów obszyte skórą i tylne czujniki parkowania. Za 2500 zł to uczciwa oferta. Dodajemy. I zobaczymy, co nam z tego wyszło. 62 490 zł. Kolejnym szczeblem drabiny dobrobytu jest specyfikacja L. Taki bolid z silnikiem 1.2 dpi o mocy 84 koni kosztuje 63 490 zł, a z litrowym stukonnym turbo 66 490 zł. Automatyczna skrzynia dwusprzęgłowa podnosi cenę do 72 490 zł. W przypadku specyfikacji L oprócz miękkiej 120-konnej hybrydy z manualną skrzynią biegów i elektronicznie sterowanym sprzęgłem za 70 490 zł można też kupić odmianę ze skrzynią 7DCT za 76 490 zł. Co ciekawe, w tym przypadku dwusprzęgłowy automat pogarsza przyspieszenie do setki zaledwie o 0,1 sekundy, a spalanie praktycznie nie ulega zmianie. Ciekawostką jest także to, że miękka hybryda z automatem ma wyższy moment obrotowy, 200 zamiast 172 Nm. Co takiego dodaje do rogu obfitości specyfikacja L? To m.in. przednie lampy projekcyjne, LED-owe światła dzienne i projekcyjne światła przeciwmgielne. W kabinie mamy automatyczną klimatyzację, 8-calowe dotykowe multimedia z interfejsami Apple CarPlay i Android Auto, 6 głośników, z czego 2 są wysokotonowe, a parkowanie ułatwi kamera cofania. Jest też konsola centralna z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, tylne szyby elektryczne i tylne czujniki parkowania.
Jak już zaparkujecie Rio, to z pewnością spodobają się Wam składane lusterka. Felgi będą już aluminiowe, ale rozmiar opon nie ulegnie zmianie. Standardem wersji L jest pakiet bezpieczeństwa z autonomicznym hamowaniem, przełączaniem świateł mijania na drogowe, wykrywaniem zmęczenia kierowcy, tempomatem i bardzo moim zdaniem przydatnym utrzymywaniem auta na środku pasa ruchu. Akurat w produktach Kia ten system działa dobrze i odczuwalnie zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej jazdy, o czym przekonaliśmy się podczas naszego testu Kia Ceed, do którego link powinien teraz pojawić się gdzieś na ekranie. A teraz zajdźmy do sklepiku i zobaczmy, ile trzeba wydać na fajne Rio wersji L. W konfiguratorze wybieramy specyfikację L i teraz, żeby znowu nie wybrać tego samego silnika, to dodamy do niego 7-biegową skrzynię automatyczną dwusprzęgłową. To podnosi cenę do 72 490 zł. Jedziemy dalej. Jak szaleć, to szaleć. Dodamy sobie też czerwony lakier metalizowany za 2000 zł. W tapicerce żadnych opcji nie ma, felgi są już aluminiowe. Jedziemy dalej do opcji. A tutaj widzimy już możliwość dokupienia fabrycznej nawigacji. Ale zaraz zobaczymy, ile to jest 0 zł w liczbach koreańskich. Otóż 0 równa się 3000 zł, ale za to pakiet nawigacyjny zawiera również dodatkowe opcje. Poza systemem multimedialnym z nawigacją satelitarną z obsługą w języku polskim, 8-calowym ekranem dotykowym, interfejsami Android Auto i Apple CarPlay i 6 głośnikami, w tym są 2 tweetery, mamy 7-letni plan darmowej aktualizacji map, usługi TomTom, tuner radia cyfrowego DAB, antenę dachową typu płetwa rekina i Kia UVO Connect, czyli zestaw usług cyfrowych z darmowym 7-letnim planem obsługi. 3000, boom, dodajemy. Mamy już 77 490 zł. Jedziemy dalej, zobaczmy, co tu jeszcze możemy dodać. Monitorowanie martwego pola lusterek. Bardzo chętnie bym to dodał, szczególnie za 0 zł. Zobaczymy, ile tutaj kosztuje to 0 zł. A tutaj 0 zł po przeliczniku koreańskim zamienia się w 4,5 tysiąca zł. Nie wiem, co to za przelicznik, chciałbym go poznać, ale my poznajmy ten pakiet, bo jest on dosyć bogaty i zawiera on system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system monitorowania martwego pola w lusterkach oraz monitorowanie ruchu pojazdu podczas cofania. To drugie bardzo się przydaje podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego poprzecznego na drogę, po której jeżdżą samochody. Mamy też tempomat aktywny bez funkcji stop and go i system automatycznie hamujący podczas cofania w przypadku ryzyka kolizji z nadjeżdżającym pojazdem. Ten ostatni system jest dosyć rzadki nawet w nowych i droższych samochodach. 4,5 tysiąca zł, mnóstwo pieniędzy, ale co tam, dodamy. I co teraz mamy? Mamy Kia Rio z automatyczną skrzynią biegów, stukonnym silnikiem turbo i kosztuje ona 81 990 zł. Sami ocencie, czy to dużo, czy mało i koniecznie napiszcie o tym w komentarzach, a my jedziemy dalej. Szczytem luksusu, jaki oferuje Kia Rio, jest specyfikacja GT Line, która co ciekawe umożliwia zakup auta także z najsłabszym 84-konnym silnikiem bez turbo. Dziwny to pomysł, zważywszy na litery GT w nazwie, ale gdyby ktoś tego zapragnął, to wyda 74 990 zł. Litrowe turbo podnosi cenę do 77 990 zł, a jego odmiana z automatem do 83 990 zł. Jeżeli komuś śni się po nocach wielki zielony napis Eco, to może za 81 990 zł kupić sobie 120-konną miękką hybrydę, a za 87 990 zł jej odmianę z dwusprzęgłowym 7-biegowym automatem. Kia Rio GT Line ma dodatkowo m.in. przednie i tylne światła LED, przednie czujniki parkowania, kluczyk zbliżeniowy, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, podgrzewaną kierownicę i przednie fotele, przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, fabryczną nawigację i 17-calowe aluminiowe felgi z oponami w rozmiarze 205x45R17. Niskoprofilowe opony, które obniżają komfort tresorowania, już stanowią dla mnie wystarczający argument, żeby nie wybrać i nie rekomendować Kia Rio GT Line. Drugim oczywistym argumentem jest cena
na wyjściowa tego samochodu. Dlatego w tym przypadku darujemy sobie odpalanie konfiguratora, po co mamy zobaczyć jedynkę na początku z sześciocyfrowej liczby. Napiszcie w komentarzach, którą wersję Rio byście wybrali i dlaczego. Dla nas każda opinia się liczy i wierzymy, że inni widzowie też liczą się z waszym zdaniem. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, gdzie wspólnie doradzamy sobie, jakie auto warto kupić, a które samochody lepiej omijać, żeby jeździć długo i szczęśliwie. Jeżeli mieszkacie w okolicach Warszawy, to zapraszamy także do naszego warsztatu mechanicznego i studia detailingowego. Wszelkie linki znajdziecie pod filmem, a teraz dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia.